Uf, jesteśmy. Dzień dobry. Dobry wieczór, chciałeś powiedzieć, bo to już jest ta pora, gdzie będziesz czas zmieniał na zimowy. No, prawie. Bardzo gorąco witamy posłucha, bo po sezonie już nic się nie dzieje tak naprawdę, już nic, nikt nie jeździ. Niektórzy dawno swoje motocykle rozłożyli, ale my jesteśmy i przez tą przerwę zimową będziemy razem z wami. Magazyn Żużlowy 5.1 się wita, witają Kawu, nie ma Gosi znowu dzisiaj z nami. Jesteście wy panowie, czyli Roman i Michał, jestem ja, Chylu i nasz gość. Już wiecie, na Facebooku został ogłoszony, już pytania były od samego rana, kto dzisiaj u nas w audycji. Tomek Piszcz. Dla młodszych kibiców powiem, że Tomek wielokrotnie i przez długie lata reprezentował barwy lubelskiego motoru z koziołkiem na plastronie i też i Terzec Sipma i KMZ. Tych nazw trochę się przez twój plastron przewinęło. I tutaj nie będę za bardzo oryginalny, ale chcę twoją postać przybliżyć młodszym kibicom, bo teraz tak się zrobiło, że jak wszedł Speedcar Motor Lublin, to zauważyłeś pewnie, jest wielki boom na żużelnie. Zgadza się. Chciałem przywitać wszystkich radiosłuchaczy i kibiców Speedwaya w Lublinie. Tak. Od 2 lat widzę straszny boom od momentu, kiedy powstał Speedcar. Druga liga. Było to widoczne na każdym rondzie, na każdym skrzyżowaniu. Media społecznościowe były gorące, jeżeli chodzi o lubelski żużel. A jak to było u ciebie na początku? Jak to się zaczęło? Zaczęło się od głupiej motorynki tak naprawdę, bo to motorynka była bardzo popularna za moich czasów. Później był pierwszy motocykl crossowy, to była CZ125, to była dopiero... No więcej się psuło niż się jeździło tak naprawdę. Ale jako młody chłopak miałem niezwykły charakter. Tak do dzisiaj to oceniam. Na współczesności pracy, na kompozytorów, były dawny PZ Mod, magazyny PZ Motu. Ta 125 już mi tak nie pasowała, bo więcej robiłem niż jeździłem. Więc wymyśliłem, że pójdę tam do magazynu, dostałem cynk, że jest silnik o 400, która się już nie psuje. I uwierz mi, że z kompozytorów przetargałem ten silnik w wakacje na Paganiniego. Szłem chyba z pół dnia. A kto cię wziął za rękę i powiedział, Tomek, chodź spróbujesz na żużlu? W ogóle kto zapalił tą iskierkę w tobie, że zacząłeś się ścigać i jeździć w lewo? Wiesz, kiedyś było takie nazwisko jak Hans Nielsen i on, myślę, że zapalił tą iskierkę nie tylko we mnie, bo jak ja przyszedłem do szkółki, było ponad 100 chłopaków, którzy chcieli spróbować swoich sił jeżdżąc na żużlu, ale to nie jest łatwe, nie jest łatwy sport. W tamtych czasach nie było tak łatwo zaczynać nam, ale dużo łatwiej, jeżeli chodzi o sprawy finansowe niż dzisiaj, bo mieliśmy szansę, żeby siąść, spróbować, zaznać smak i stwierdzić, czy mój charakter, czy jestem na tyle wytrwały, że dam radę, że podołam, bo sport jest ciężki. 100 chłopaków w szkółce. Z iloma kolegami potem przybijałeś piątkę na stadionach? Z tych 100, którzy byli razem z tobą wtedy? Nie wiem, ciężko powiedzieć tak naprawdę, ale wśród tej setki był jeszcze Marcin Nowoszyński. Nie wiem, czy słucha, czy ogląda, ale go serdecznie pozdrawiamy. Bo wspomniałeś Hansa Nielsena i to też był bohater mojej młodości, bo jak ty zaczynałeś, to ja jeździłem na speedrowerze i to dobrze pamiętasz, bo ty blok 9, Paganiniego, jak blok 13, więc tak naprawdę dzielił nas tylko plac zabaw. Na tym placu się ścigaliśmy i uwierz mi, że na początku każdy chciał być Hansem Nielsenem i tu ci nie słodzę, ale z biegiem czasu chłopaki, nie, ja będę Tomkiem Piszczem. No wiesz. No tak może i było. Mnie już to nie dotknęło, bo już ze speedroweru wyszłem w momencie, kiedy tam co niektórzy chcieli być Tomkiem. Ale tak było. Kiedyś były czasy, że w Lublinie wszyscy chcieli być Hansem Nielsenem. Był też Marek Kępa. Bo tak. Nie ujmujemy, bo to też jest legenda nasza lubelska. Dzisiaj to jest tak samo. Młodzi chłopcy szukają sobie idoli. Jest Lewandowski, Ronaldo. I ja mam nadzieję, że dużo chłopców będzie jeździło na tych speedrowerach, czy jeździ, czy przychodzi na żużel z tą myślą, że chciałbym być drugim Bartkiem Zmarzlikiem.
Bartek Zmarzlik, nazwisko, które też dzisiaj będzie po 22. Jakby ktoś tylko nie wiedział, to czarny charakter dzisiaj jest, więc no nie jest będziemy przedłużać, żeby nie było. Ale mamy konkurs, bo Tomek, już pochwaliłeś się, że jest kurteczka od ciebie do wygrania, elegancka. I pierwsze pytanie będzie ode mnie, drugie pytanie będzie od Tomka. Moje pytanie jest łatwe na rozluźnienie. I teraz uwaga, zasady. Trzeba zgromadzić dwa pytania. Odpowiedzi na dwa pytania. Odpowiedzi na pytania i od razu, znaczy nie od razu, tylko jak już macie dwie odpowiedzi, wtedy dajecie w komentarzach u nas pod linkiem na Facebooku audycji 5.1. Pierwsza osoba, która jak najszybciej odpowie na te dwa pytania, taką kurtkę wygrywa. Pierwsze moje pytanie, podajcie proszę numer licencji Tomka Piszcza. Można sobie to znaleźć spokojnie, to nie jest najlepiej zapisać nic trudnego, sobie i po drugim pytaniu odpowiedzieć. Tak jest. Drugie pytanie będzie w kolejnej części naszego spotkania. Pamiętasz swoje pierwsze starty przy Z5? Pamiętam. Bo to już słuchacze napisali. Też pamiętają? Tak. Napisał Robson, pamiętam debiut Tomka, piękna świeca. No tak, to chyba był debiut na Z5. To był mecz ze Stalą Gorzów. Wiem, że tam jakieś problemy były z licencjami zawodników, gości. I byłem zmuszony chyba wyjechać, czy kogoś brakowało u nas w zespole, bo nie byłem zawodnikiem brany pod uwagę do tego meczu, jako się dowiedziałem dwa dni wcześniej. Co się wtedy stało, pamiętasz? Wiesz, zawsze jest tak, że zawodnik wjeżdżający pod taśmę, nieważne jakie ma umiejętności, zawsze chce wygrać. I ja wiedziałem, że ten mój motocykl jest aż taki szybki, porównując motocykle, tych zawodników, którzy stali koło mnie, to chciałem przynajmniej do wejścia być pierwszy. Ale co wtedy czułeś, że przed własną publicznością cyk, poszła świeca? No poszła świeca, ale powiem tak, to były moje początki, jeszcze tak dobrze nie potrafiłem startować, ale mówię, że chciałem tak środek ciężkości wyważyć to wszystko, żeby mi motocykl nie przekręcił, żeby mi nie złapał, no ale musiałem jakoś stanąć w takiej kolejce, gdzie było troszkę przyczepnego, no i nie opanowałem fury i daleko nie zajechałem. A swoje pierwsze zwycięstwo biegowe pamiętasz? Nie pamiętam takich rzeczy, ale no pamiętam jeszcze mój debiut z MDMP w Tarnowie. Niesamowita sytuacja, niesamowita historia. Witold Zwierzchowski, nasz trener świętej pamięci, mówi: Tomek, jedziesz z czwartego toru, i mówi: proszę cię, puszcza sprzęgło po nich i twoim zadaniem jest dojechanie do mety. Ale Tomek miał swój nowy plan na ten bieg. Taki nie bardzo jestem ogarnięty, żeby kogoś słuchać z boku. A mówię, że każdy chce wygrywać i no tak się zdarzyło, że puściłem sprzęgło i jechałem sam z przodu w wejściu w pierwszy łuk. Nikogo nie było ani z lewej, ani z prawej. Troszkę mnie pociągnęło, odbiłem się z wyjścia od bandy. Tam Sławek Sitek uderzył we mnie, no i bieg przerwali, mnie wykluczyli. Witek podlatuje, zabrał mi wyłącznik. Mówi: Tomek, ty już dzisiaj nie pojedziesz. No i tak się moje pierwsze debiuty skończyły. Rumakowanie się skończyło wtedy. Tak. No, niczego mnie to nie nauczyło tak naprawdę, ale może dotrwałem do końca zawodów. Temat się pojawia i w przypadku Bartka Zmarzlika czy Maxa Drabika. Kto pomagał młodemu Tomkowi na początku jego kariery? Bo to jest drogi sport, nie oszukujmy się, wymagający. Kto był takim twoim mentorem, gdzieś stał obok, pomagał? Na pewno rodzice. Tata był zaangażowany bardzo w to. Mamy to w ogóle podziwiam, że wytrzymywała to, bo ja cię bym nie był w stanie wytrzymać tych napięć związanych z tym, że twoja pociecha jeździ na żużlu, ściga się, jest narażona na pewne niebezpieczeństwa, ale takim głównym inicjatorem, może nie inicjatorem, ale taką osobą, która mi pomagała w tym, że w ogóle zrobiłem jakąkolwiek karierę, bo już nie mówię, że zrobiłem jakąś oszałamiającą, to był mój tata. Czyli mówisz, że mamę było ciężko przekonać do żużla, czy nie? Mamę było ciężej przekonać, ale no to jest kobieta, także ja myślę, że mamę to ja rozumiem. Dzisiaj. W tamtych czasach, jak byłem młody, to nie rozumiałem, bo mama nie chciała się zgodzić na to, żebym w ogóle jeździł na żużlu, a tatę musiałem tak długo urabiać. Bardzo głęboko masz schowane motocykle u siebie w garażu? A tak naprawdę po tylu latach to już mam w konto rzucone wszystko. A czy nie boisz się, że twoja pociecha przyjdzie, powie: tata, ja chcę na żużlu spróbować pojechać, bo tu mówią, że taki fantastyczny sport teraz, że tu zapraszają, popularny, żeby być jak Wiktor Lampard. Ja chcę być jak Wiktor, ja chcę być jak ty.
To jest trudny temat tak naprawdę, bo jestem świadomy z tym, że pociechy mają coś takiego w genach, że ciągnie w tym kierunku, którym był tata, ojciec. To nie tylko jest mojej osoby, ale widzę po znajomych piłkarzach, którzy grali w piłkę i to jest trudny temat, więc walczę. Na razie walczę, próbuję uświadamiać. Generalnie powiedziałem, że ten temat w domu nie istnieje i nie chcę rozmawiać. Ale to nie ma dzieci, możemy sobie pogadać, ale tak kątem oka widzisz, interesują się, chodzą na mecze, no bo jest boom. Oglądają z tobą? Boom jest na ten żużel, więc nie ma osoby w Lublinie, która by nie wiedziała, czym jest czarny sport. Tak, chodzę na żużel. Moje dzieci przed meczem tą flagę PG Ekstraliga wyprowadzają przed prezentacją, więc są jakoś emocjonalnie to związanie z tą drużyną, a więc z tymi emocjami, które im towarzyszą, tego im nie mogę zabrać. To jest sprawa ich dzieciństwa. I te emocje wiem, że pozytywnie też wpływają na ich rozwój, ale moją rolą jest tak, żeby w pewnym sensie uchronić ich od takiego niebezpieczeństwa. Ja powiem szczerze, jako były zawodnik nie byłbym w stanie przeżyć, jakby mój syn stanął po taśmie wśród trzech innych zawodników, miałby się ścigać. Albo już nakierować w innym kierunku, jak już pokocha czarny sport. Ten kierownik startu nam się starzeje, nie? Trochę już... tak, to w przyszłym roku 25 lat już, no to już w czarnym sporcie. Niedługo trzeba będzie chorągiewki oddać młodszym, to może akurat. Skoro jesteśmy przy piłce, to wcale nie było pewne, że zostaniesz żużlowcem, prawda? Kiedyś grałem w piłkę do 16 roku życia. Tu się nasuwa jeszcze jedna postać, która dla mnie i do dnia dzisiejszego jest wspaniałym człowiekiem. Trener Jerzy Rejdych. Miałem okazję ostatnio z nim się spotkać, porozmawiać. I to jest tak, ja się zestarzałem, a po tym człowieku widzę, że on się w ogóle nie starzeje. Coś bym ci pokazał, ale kamery są, więc tego nie będę pokazywał. Poza anteną wytłumaczę. Chciałem jeszcze wrócić do tej postaci, bo ja trochę byłem pod jego okiem. Piłka nożna nawet w wieku młodzieńczym też jest trudnym sportem. I on też na pewno miał wpływ na to, że udało mi się, czy moja kariera potoczyła się tak, jak się nie potoczyła, dlatego że każdy sport w każdym młodym chłopaku buduje charakter. A więc tą zawziętość, nieustępliwość, to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy Tomek Piszcz stwierdził, że kurczę, jestem w tym dobry, że zaczynam mieć pierwsze sukcesy, punkty zdobywać, jestem gość. Kiedy był taki twój najlepszy, przełomowy moment, sezon w życiu, pamiętasz? Myślę, że tak nigdy nie było tak naprawdę, bo zawsze zjeżdżałem i zawsze myślałem nad tym, co tu poprawić. Mimo wygranego biegu, to zawsze patrzyłem na czas, porównywałem go z innymi biegami i zastanawiałem się, co tu zmienić. Czy można coś polepszyć, czy może można coś popsuć, bo nie ukrywajmy się, każdy bieg wynika z błędów, popełnia się również błędy, robi się dobre rzeczy i złe rzeczy, trzeba wyciągać wnioski i poprawiać, więc takiej myśli nigdy nie miałem. Chociaż był taki sezon, gdzie nie ukrywam, zabrakło takiej chłodnej głowy i może takiej dorosłej osoby przy mnie, kiedy to miałem bodajże 19 lat, byłem młodym chłopakiem, już nie jeździłem w drużynie jako junior, byłem takim zawodnikiem, można powiedzieć, od brudnej roboty. Byłem wystawiany jako z tym numerem 5-13, leży czasy LKŻ-u. No i wtedy dużo robiłem punktów, no nie ukrywam, że byłem takim mocnym punktem drużyny. I to tak trochę mnie uśpiło, jeżeli chodzi o pracę nad sobą dalej. To był 97 rok. To jest 97 rok, tak. Wtedy jeszcze wyszły takie turnieje zaplecza kadry narodowej, więc ja w tych turniejach tak trochę brylowałem. Grywałem drugie, trzecie, ale nigdy nie schodziłem poniżej swojej jakieś tam minimum. No tak sobie siadasz przy kominku, nakładasz ciepłe kapcie i tak wracasz wspomnieniami do tych czasów. Który okres, który klub, która drużyna, który team najmilej wspominasz, że tak siadasz? Co były herbatniki? Kiedyś to było. To były herbatniki.
Tak, kominka nie mam. Kiedyś miałem, ale już nie mam kominka. Wracając do pytania, ale wiesz co, nie ukrywam, że najbardziej, najmilej wspominam czas, w ogóle czas, kiedy startowałem w Anglii, bo ten żel jest trochę inny. Jest taki przyjemniejszy, a zarazem trudny, gdzie sprzęt nie odgrywa takiej znaczącej roli, a twoje predyspozycje, umiejętności, predyspozycje takie mentalne, bo tam trzeba być zawodnikiem, który jest pewny siebie, zdecydowany, wierzy w swoje możliwości, bo to są trudne i tam nie można sobie pozwolić na chwilę zawahania. Więc tamten żużel dał mi też takiej pewności siebie, sprawdzenia się, czy tak naprawdę zdałem egzamin, to ciężko mi powiedzieć, bo kiedy wchodziłem do tej drużyn Elite League, a więc tych lepszych drużyn, a więc startujących w wyższej klasie rozgrywkowej, to były sezony, gdzie dobrze jeździłem i zawsze były chwile załamania, gdzie 2, 3, 4 imprezy odjeżdżałem słabo i dostawałem sygnał: Tomek, popraw się, bo następni czekają, i dostawałem zwolnienia, więc nie mogłem tam się jakoś rozwinąć w tej niższej lidze, mimo że byłem takim zawodnikiem błyszczącym, to nigdy nie spełniałem swoich oczekiwań. Skoro jesteśmy przy Anglii, to ostatnio po raz kolejny smutna wiadomość, ponieważ zniknął kolejny klub z najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli Poole Pirates, wielokrotny zresztą mistrz Anglii. Oni nie zaczęli geniusz po prostu? Zrezygnowali z... Ogłosili upadłość i mają stworzyć jakby nowy klub w niższej klasie rozgrywkowej, na takiej zasadzie. Pytanie, czego brakuje europejskiemu Speedwayowi, że te drużyny zamiast się rozwijać na taką skalę jak powiedzmy w polskiej lidze, one upadają? Wiesz co, ja myślę, że za moich czasów, kiedy ja startowałem, tam był dobry czas dla Speedwaya angielskiego, była telewizja, był przekaz, było to bardzo fajnie robione. Mnie na przykład to się bardzo podobało, ale zwróćmy uwagę, podejdźmy do mentalności każdego człowieka. Jak jest zbyt dobrze, to nas rozleniwia do dalszej pracy, do kreatywności, rozwijania danego produktu, bo nie oszukujmy się, dzisiaj żużel Speedway, czy 5 lat temu, jest produktem, którego musimy my, jako działacze, menedżerowie, potrafić sprzedać, umieć to sprzedać. Tamten okres wyszedł takiego trochę, z mojej oceny, rozleniwienia, bo oprócz tej telewizji, jeżeli chodzi o zawody sportowe, nic się nie działo, nic się nie rozwijało, nie było żadnych zmian, te przepisy były ciągle te same, nikt nie widział nic złego, chociaż mimo pewne rzeczy można było dużo zmieniać. Dzisiaj, dajmy na to przykład, Polska Liga, PGA Ekstraliga, widzi problem startu dotknięcia, przepraszam, czołgania lotnego, się. Tak, czołgania się, lotnego startu, zweryfikowania, który zawodnik próbuje oszukać. No, to jest takie słowa. Mocne słowo, to jest nie oszukać, ale przechytrzyć sędziego. A w Anglii może tego nie było, ale były inne czynniki, nad którymi można było popracować i nikt z tym nic nie robił. To takie, jeżeli coś zbyt dobrze się dzieje wokół jakiejś dyscypliny, to rozleniwia ludzi i nie szukają nowych inspiracji dla ludzi przychodzących na stadion. A zwróćmy uwagę, że jak zobaczymy zdjęcia z lat 80. Premier League z jakiegokolwiek meczu, to tam były pełne trybuny, za moich czasów już nie było. I to nie dało do myślenia, że tej publiczności jest coraz mniej. Telewizja wszystkiego nie załatwi. A czy nie sądzisz, że teraz jest trochę źle, jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę? Bo okej, Lublin, dajemy radę i pokazaliśmy, że każdy mecz, komplet publiczności, wyjazdy, też sektory zapełnione, ale gdy ja jeździłem w tym sezonie po stadionach w Polsce, no to byłem trochę w szoku. Bo piękne stadiony, piękne ośrodki, a frekwencja no nie powalała na kolana. Wiesz, zwróćmy uwagę na to, jak Lublin osiągnął ten wynik, jeżeli chodzi o propagowanie sportu w danym mieście, ściągnięcie kibiców na trybuny. To nie robi się w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, to trwało 2 lata. To jest działanie marketingowe, i cała otoczka związana z dyscypliną, to jest jedno,
poparte to wynikiem i dobrą atmosferą. Bo zwróćmy uwagę, że pierwszy raz w tym roku na gali PGE Ekstraliga nasi kibice otrzymali specjalną nagrodę. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, nie trzeba było rozmawiać, można było troszkę poczytać, że każdy, który przyjeżdżał do Lublina, był zafascynowany. Ci z Leszna nie wiedzieli, co się dzieje. Bo oni się z czymś takim nie spotkali. Można to tłumaczyć to, że my jesteśmy głodni tych gwiazd, chcemy być bliżej nich, chcemy być mili, chcemy być gościnni. To jest jedno, ale myślę, że aspekt takiego zachowania jest trochę głębszy. Wynika to z pewnego rodzaju wizerunku klubu. To, jak klub jest prowadzony, jak są traktowani ludzie, to, co się dzieje wokół klubu, to, co można przeczytać. I to zaraża ludzi, którzy chcą w tym uczestniczyć. Tomek Dryła też ładnie powiedział kiedyś słowa, że sukces speedcaru to jest jedno, ale jeszcze jest jeden sukces, że ten sport w kibicach nie umarł mimo przerwy i mimo kilku lat sam doświadczyłeś posuchy. No niby ten żużel był, ale jakby go nie było. Zgadza się. Tomek jest bardzo mądry facet, ja z nim wielokrotnie rozmawiałem na pewne tematy. Ma bardzo takie fajne spojrzenie na to. Ja myślę, że on tutaj ma szczególną rację, bo zwróćmy uwagę, że no nie ukrywajmy się, Hans Nielsen był w roku 1990. Mamy, w 2017 weszedł speedcar, Motor Lublin, 27 lat. To było inne pokolenie całkiem. Dzisiaj mamy inne pokolenie i teraz ściągnąć te inne pokolenie na stadiony to jest, uważam, duża sztuka. Bo my nie mieliśmy tego na ulicach, tej historii, można powiedzieć, no co Motor Lublin czy inne drużyny. Raz żeśmy zdobyli wicemistrzostwo Polski, to jest wszystko. A więc nie mamy tej historii, tych zasług, tak jak Unia Leszno, Apator Toruń, czy inne ekstraligowe drużyny, czy nawet Stalgorzów. Więc trudno jest zbudować ideologię w mieście, jeżeli nie mamy tych sukcesów, co jest fundamentem dla każdej drużyny. A czy to nie jest atut trochę? Bo ci, którzy już mieli wszystko... Ale atut dla kogo? Dla klubu czy dla kibiców? Dla klubu trochę. I też dla kibiców. Że nie ma tych sukcesów? Tak, bo zobacz, są ośrodki, które mają mnóstwo sukcesów i jadą teraz w barażach. Mówię tutaj o Stalgorzów. Nie wyszło. Toruń od początku istnienia najwyższej ligi rozgrywkowej nigdy nie spadł, w tym roku spada, a klub też z sukcesami. A u nas nie było sukcesów, ale w kibicach jest taki głód sukcesu, że my cieszyliśmy się i zapraszaliśmy zawodników na gniazdo, jeżeli chodzi o sektor nad Bystrzycą, nawet jak mieliśmy mecz z Wybrzeżeń w plecy. Zgadza się, ale weź zwróć uwagę, że to jest budowane przez 2 lata. Ja też byłem zaskoczony reakcją, kiedy drużyna Polska przegrywa, a stadion owacje na stojąco. Ja jeździ, można powiedzieć, niezbyt dobrym czasie, bo drużyna spadła, ja zacząłem karierę, a kiedy skończyłem, to drużyna awansowała. Za moich czasów nie było takich trybun, ale jeździłem też przy pełnych trybunach i czegoś takiego nie widziałem przez całą swoją karierę. Dla mnie to jest fenomen, nie tylko dla mnie. Ale to myślę, że też buduje wizerunek i ludzie, którzy są związani z klubem. To z czegoś wynika. No mamy na razie piękny początek nowej historii lubelskiego motoru. Wróćmy do ciebie. I temat, o który chciałem zahaczyć. Jak ciężka była decyzja, żeby plastron zawiesić na kołku i powiedzieć, panowie, dziękuję. Ja myślę, że nasz taki czas był okres zimowy. Jeszcze taki sezon, może inaczej to zacznę. Byłem po kontuzji, która, każda kontuzja ma to do tego, że daje czas na przemyślenia, refleksje, pewne rzeczy człowiek sobie uświadamia. Ale się nie poddałem, jeszcze był okres zimowy, gdzie przygotowałem się do sezonu, przygotowałem motocykle. Byłem bojowo nastawiony, ale przyszedł taki czas na wiosnę, poszedłem na spotkanie z kibicami, rozpoczęcie sezonu i tam jak wróciłem, to chyba poczułem, że ja już do tego się nie nadaję, że już pewne rzeczy będą dla mnie zbyt trudne. Pierwsze takie przymiarki do tego, żeby już dać sobie spokój, żeby odejść z
dajmy na to, z dniem dzisiejszym szukałem sobie alternatywy na życie, no bo jeżeli kończysz karierę, to musisz pewien rozdział zamknąć i zacząć nowy rozdział, a to już jest o wiele trudniejsze niż odłożyć plastrą na bok. Jakoś mi się udało, znalazłem sobie zajęcie, na dzień dzisiejszy robię to, co lubię. Praca sprawia mi wiele frajdy, wiele przyjemności. A po drugie mam dwójkę wspaniałych chłopaków, których serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy słuchają. Ale jak potem słuchają, to ja wrócę, chłopaki. Poczekaj, bo i się wami zajmę. Bo zostałeś cały czas przy maszynach, robisz silniki. Robię generalnie takie komponenty do silników, głównie motocykli crossowych, a więc głowice, cylindry, całe silniki, przekucia, wały, czy pomagam w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Dlatego, że przez pół kariery ja sam sobie przygotowałem silniki do zawodów, uczyłem się tego, również korzystałem z tunerów. Jakoś to tak łączyłem. No właśnie, bo ja pamiętam... Nie jestem ciemny w tym temacie. No właśnie, bo pamiętam ciebie, jak ty sam godzinami grzebałeś przy motocyklu przed klatką. Ten motocykl stał rozbabrany. Czy ktoś tobie pomagał? Bo jak teraz zobaczymy młodych zawodników, tutaj przykład Wiktora Lamparta, nie? On ma cały sztab ludzi, którzy pomagają mu przy zawodach. No nie wszyscy, bo są tacy zawodnicy jak Emil Peroń, który już skończył karierę, gdzie musiał sobie jakoś dawać radę sam. Jak było w twoim przypadku? Miałeś pomoc, czy od początku sam, od pierwszej zębatki przez gaźnik przechodziłeś i musiałeś wiedzieć, mieć w małym palcu? Kiedyś, jak ja zaczynałem, nie było ery mechaników, że zawodnik zdawał licencję, budował sobie team wokół siebie, dwa motocykle, dwóch mechaników, bus. Kiedyś rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Ja jechałem na zawody z przyczepką, rozpakowywałem motocykl, wszystko sam zmieniałem. Jak zmieniłem zębatkę, założyłem kask, poleciałem i wróciłem. Wygrałem, to się cieszyłem, nie wygrałem, to dalej zmieniałem i to tak było w koło, Wojtek. Dzisiaj troszkę to jest inaczej, ale był taki moment kiedyś w mojej karierze, że miałem tam środki finansowe od sponsorów, pojechałem, zakupiłem dwa silniki, gdzieś tam jeden coś wyremontowałem, jeden się rozsypał, drugi nie jechał, trzeci jechał i wtedy przyszło mi tak do głowy, przecież taki silnik żużlowy jest tak prosty, nie ma praktycznie nic tam skomplikowanego. Głowica, cylinder, tłok, wał. No co tam może być skomplikowane? To nie jest Formuła 1. Rozebrałem silnik, zacząłem się od tego powoli uczyć. Zacząłem najpierw... jeździłem na silnikach przygotowanych przez mechaników, ale miałem takie silniki, które sam sobie rozkręcałem, sam sobie składałem, sam sobie próbowałem, zapisywałem, później znowu rozbierałem, robiłem inaczej, składałem. Pisałem, zaczynałem się zastanawiać, dlaczego jest lepiej, dlaczego jest gorzej, dlaczego ten motocykl pasuje na taki tor, dlaczego na taki tor, od czego to zależy. Próbowałem zrozumieć całą ideologię, dlaczego jeden zawodnik wygrywa, a drugi przegrywa, mimo że dwa dni temu było na odwrót. A to jest bardzo ciekawe. I wtedy, jak skończyłeś, miałeś pomysł na siebie, nie było takiego żałowania po sezonie, czy kurczę, mogłem jednak zostać, mogłem jednak jeszcze troszeczkę pojeździć. Czy od razu twój plan wypalił i teraz wiem, widzę, że jesteś spełnionym człowiekiem, mimo że już na żużlu nie jeździsz. Była taka? Wiesz, jako kariera to jest tak naprawdę, może się nie spełniłem, bo ja mówię, że biorąc pod uwagę, jaki miałem początek, jakie miałem możliwości, ale analizujmy, w jakim klubie się też wychowałem. Jakby to był klub ekstraligowy z zawodnikami, których mógłbym traktować jako idoli, wzory naśladowania, byłoby mi dużo, dużo łatwiej. Nabyłbym pewne nawyki, które by mnie pokierowały, no żeby zrobić większą karierę, no nie oszukujmy się. A ja niestety w wieku 19 lat okazywało się, że byłem liderem drużyny, gdzie potrzebowałem mnóstwa nauki, nie miałem skąd jej czerpać. Jedyną nauką, którą mogłem czerpać, to spotykałem się z chłopakami na tej kadrze narodowej, z chłopakami, które głównie jeździli w Ekstraklasie i tam ich podglądywałem, tam żeśmy, bo to były zawody dwudniowe, a więc żeśmy mieszkali w hotelu, żeśmy dużo rozmawiali, jak to robi ten, tamten, owamten, zbierałem te wszystkie informacje, próbowałem coś włożyć w swoją jazdę, coś poprawić, ale ciężko było mi, bo chłopak, który ma 19 lat, nie oszukujmy się, musi dużo i ogromną moc pracy włożyć w to, żeby się rozwinąć. Jeżeli ty jesteś liderem drużyny w takiej kategorii wiekowej, to jest zabójstwo dla twojej kariery. Ja wiem to dzisiaj, wtedy tego nie wiedziałem. I nikt nie przed mi nawet tego nie powiedział. A czy jesteś
No bo kontynuuj. Bo wiesz, ja jak zaczynałem, to w skali tego, co dzisiaj widzę, to byłem pracuś, ale takie sytuacje troszkę mnie usypiały i dzisiaj mogę powiedzieć, że to było błędem, że nie miałem takiej osoby, która by przyszła, palnęła we i powiedziała: Tomek, rób dalej to, co robiłeś. Jeszcze nic nie osiągnąłeś. Czy jesteś w twojej karierze, czego żałujesz? Albo jakiegoś ruchu, jakiegoś przejścia do klubu, wyjazdu za granicę, czegokolwiek? Nie, nie ma niczego, czego żałuję. Czasami życie nam daje to, co jest, i musimy to brać, musimy z tym walczyć, bo nie wszystko jest usłane różami. A jak wspominasz jazdę w 2003-2004 roku, jak wspominasz, skoro byliśmy przy temacie Anglii, Lee Richardsona, który był liderem naszego klubu wtedy? Wiesz co, ja i wtedy jeździłem z nim również w Peterborough Panthers z tego samego roku, to był chyba 2004 rok, mi się zdaje. To jest to fajny, miły chłopak, typowy Anglik. Ja nie miałem z nim nigdy problemów, czy jeżeli coś potrzebowałem, żeby mi pomógł, doradził, czy na meczu dał motocykl, bo mi nie pasowało. Była taka sytuacja w Eastbourne, gdzie tam wygrałem jeden bieg, drugi bieg, w trzecim biegu skasowali motocykl, nie miałem motocykla. Mówili: come back me bikes, nie ma problemu, dał mi motocykl. Także mile go wspominam jako zawodnika, jako człowieka. No i tyle mogę powiedzieć. Mamy taki komentarz z czata pod YouTube'em, że jeden ze słuchaczy ma wrażenie, że tobie, Tomek, zabrakło właśnie sprzętu, żeby mieć duże sukcesy. To ja się odniosę do tej wypowiedzi. To nie jest tak naprawdę, bo dajmy na przykład kariery Bartosza Zmarzlika. Nie wiem, czy wiecie, jak Bartek zaczynał, ale Bartek zaczynał na mini-żużlu. Na mini-żużlu to jest jedno, ale za firmą, czy za stodołą, za tym. Tata zrobił mu tor i on dniami, nocami jeździł. Są godziny wyjeżdżone, niezastąpione niczym, bo sprzęt można sobie kupić. Ale umiejętności, mentalności, przygotowania, pewności siebie, tego nikt nie kupi. To trzeba wypracować latami. Tego się nie pracuje w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, tylko to trzeba robić latami. Zwróćmy uwagę, jak jeździ Bartosz Zmarzlik. Dla mnie na dzień dzisiejszy to jest jedyna postać z ostatnich lat, która jako mistrz świata, który zdobył ten tytuł, jest godny tego swoją postawą wypromować na arenie międzynarodowej, na arenie polskiej, trochę podnieść ten sport, bo wiemy, że w niższych ligach jest trochę niżej i popularność tej dyscypliny wcale nie jest taka oszałamiająca. I zwróćmy uwagę, że jak ja patrzę na jego start, bieg, to on jest strasznie powtarzalny. I to nie można powiedzieć, że to jest kwestia sprzętu, że on ma tyle silników, taki budżet w granicach miliona złotych. To są po prostu umiejętności, to jest czucie. Godziny wyjeżdżone na motocyklu za młodych lat, później. Tak jak Grzesio Zęgota w jednym z wywiadów powiedział, że jak on przyjeżdżał do Szwecji na mecz, to Bartosz Zmarzlik już od rana katował motocykle. To jest efekt dzisiejszego, to, że on w wieku 24 lat robi mistrza świata. I proszę mi wierzyć, że on tego nie dostał od mechanika, nie dostał od sponsorów w kwestii gotówki, że sobie mógł kupić sprzęt. Bo sprzęt może sobie kupić każdy, ale umiejętności i to, co zawodnik ma w sobie, w głowie, tego nikt nie kupi. To ostatnio jest bardzo popularny temat. To w takim razie, czego Bartek ma, czego nie mają pozostali żużlowcy z Polski, że został mistrzem świata? To tylko i wyłącznie ta pracowitość? Tak, myślę, że to jest pracowitość, pokora. Myślę, że bardzo dużo słucha, analizuje i te lepsze rzeczy przekłada na jazdę, a przynajmniej próbuje, bo ta ilość treningów, która wynika z tego, że on jeździ, czy to w Gorzowie trenuje, czy przed meczem w Szwecji, czy przed Grand Prix, czy gdziekolwiek, wynika z tego, że on coś próbuje. Bo on jeździć potrafi, ścigać potrafi się, wszystko, ale on za każdym razem coś próbuje, coś usłyszał, podejrzał, zobaczył, czy przemyślał, bo zima jest też takim okresem, gdzie zawodnicy mają trochę więcej swobody, siadają w garażu, patrzą na motocykl i się zastanawiają, co mogą jeszcze ulepszyć, co mogą poprawić. Siadają przed telewizorem, puszczają swoje biegi i patrzą, co mogą w swojej technice jazdy poprawić. I on to później przekłada na trening, a więc wychodzi, stąd się biorą te częste biegi, jego treningi. A jak myślisz w jego sukcesie, czyli Mistrzostwie Świata, Tomasz Golob to 50%? Więcej, mniej? Procentowo ci nie powiem, ale na pewno miał w tym udział.
Zdecydowanie. Jak sami widzieliśmy na gali PGX Ligi chociażby, jak wiele znaczyła to dla niego obecność sama Tomasza Goloba i te wielokrotne rozmowy przed Grand Prix. Tak, pierwsze lata startu dla takiego młodego zawodnika w takiej klasie rozgrywkowej jak Ekstraliga, bo tam Bartek zaczynał, to wsparcie w takim zawodniku, gdzie no był dla niego idolem, on tam widziałem jednym z wywiad, że cieszył się, że mógł go dotknąć, spojrzeć na niego. Umyć motocykl. Tak, umyć motocykl, porozmawiać z nim było ekscytujące, więc to dało mu pewność siebie, że on ma poparcie u takiego zawodnika, no, który jest ikoną tego sportu. Tomek. Grzesiek, słucham cię, Grzesiek. Mówiliśmy o Zmarzliku. Czy nie uważasz, że dobra, my tak obnosimy się, mamy najdroższą, najlepszą ligę na świecie, PGX Liga. Tak mamy jest. Same gwiazdy. Mamy tak jest. Trzy ligi rozgrywkowe. Mieliśmy drużynowy puchar, tak? Było tak. Fajnie, wszystko wygrywaliśmy. Zabrali nam drużynę, dali nam parę. Zrobiło się już nieco gorzej. Biorąc pod uwagę Mistrzostwa Świata, to jest dopiero trzeci polski mistrz. Nie czujesz tego problemu, że okej, mamy fajną ligę, ale z tymi zawodnikami jest trochę gorzej. Z takimi indywidualnościami jak Bartek Zmarzlik, bo drużynowo to się bronimy. Mamy garstkę chłopaków, na skład możemy wystawić i walczyć z każdym, ale jak przychodzi pokazać tego jednego, tych dwóch, trzech najlepszych, już jest problem. Tak, ale zwróćmy uwagę trochę, cofnijmy się w czasie. Zwróćmy uwagę, jak się szkolą i jak do klasy mistrzowskiej dochodzą zawodnicy pokroju, kraju, Szwecja, Dania, Anglia, Australia. Oni wszyscy jadą przez ligę angielską. Australijczyk w domu pakuje w walizki, bierze $1000, jedzie do Anglii, bo tam dzwonił do niego menadżer, Ali Adam dzwonił do menadżera, że ma fajnego chłopaka. I on tam robi karierę. W sezonie dostaje 60 imprez. On nie ma nawet czasu trenować, bo on non-stop jeździ. Jak zacznie troszkę dobrze, lepiej jeździ, to zaraz dostaje propozycję z ligi duńskiej, gdzie nie jest opłacalna, ale daje mu dodatkowe starty. Tak się szkolili Szwedzi, tak się szkolili Duńczycy. I uważam, że ci zawodnicy tej starszej daty, gdzie dzisiaj są gwiazdami, umiejętnościami czasami co niektórych polskich zawodników przewyższają, a przynajmniej doświadczeniem, bo tam jest różnorodność torów. Twardy, przyczepny, długi, krótki, wąski, szeroki, od koloru do wyboru. Tylko nawierzchnie są brązowe, bo są takie ceglaste. Ale to daje możliwość do wszelakiego rozwoju. Jaką w sezonie odjeżdża 60 imprez, to te imprezy w Polsce nie zastąpisz treningami. Później taki zawodnik podłapuje budżet, bo przenosi się do polskiej lidzy, dostaje kasę. Reperuje sprzęt, naprawia, porównuje, znaczy dorówna polskim zawodnikom, jeżeli chodzi o jakość sprzętu i zaczyna nad polskimi zawodnikami brylować. My niestety tej mentalności wychowania się przez dużą liczbę startów zaniedbujemy. Ja nie wierzę to, że przychodzi trener do młodego zawodnika, mówi: jesteś dobry, widzę, że masz do tego smykałkę, masz charakter, możesz być dobry. Nie siedź tu w Polsce w ekstraklasie, nie licz na 5-6 meczów, może cię wystawię, może nie. Spakuj się i jedź do Anglii, wróć jako pełnowartościowy zawodnik ukształtowany z takimi cechami, że ja nie będę się zastanawiał, czy ty jesteś lepszy od tego drugiego, czy nie, tylko cię pakuję od razu i dalej kształcisz siebie jako zawodnika. Czyli takim po części rozwiązaniem twoim zdaniem byłby pomysł, żeby tych utalentowanych młodych chłopaków do Anglii niech się szkolą i rozjeżdżają. Tak, tak. Ilość startów, które tam proponuje rozwiązanie rozgrywek, jest zdecydowanie lepsze niż siedzenie tutaj, trenowanie i udowadnianie trenerowi, że jestem lepszy od tego drugiego. Zawsze może z Anglii spakować się w samolot i przylecieć. No to... A klub powinien chłopakowi pomóc, zorganizować się tam i zorganizować się tu. Zawsze może wyłożyć jakieś pieniądze na organizację chłopakowi i podpisać z nim wieloletni kontrakt, bo inwestuje w niego. Ja to rozumiem, bo to jest biznes dla jednego i dla drugiego. I wtedy takiego chłopaka inwestuje w niego rozwój i ma później za 2-3 lata z niego korzyści. Bo może wyjechać w wieku 16-17 lat. To jest koncepcja, wydaje mi się, gdyby to usłyszał GKSZ, powiedziałby, że rewolucyjna, bo słyszałeś pewnie o pomyśle, żeby, znaczy to pomysł na szczęście, żeby ten drugi junior był zagraniczny u nas. Albo skrócić do 6.
Wiesz, to się wszystko robi, żeby widowiskowość było produktu, który musi się sprzedać, a więc ogranicza nam się liczby zawodników, którzy są w stanie konkurować z seniorami, a więc wyjeżdża do czwartego biegu czterech zawodników, gdzie trzech ze sobą walczy, a jeden idzie za nimi, więc to uderza też w wizerunek PGA Ekstraligi jako najsilniejsza liga świata, gdzie jeżdżą najlepsi zawodnicy na świecie. To jest zły pomysł, można coś innego wykombinować, można połączyć więcej biegów juniorskich ze sobą, żeby nie był tylko drugi, siódmy. Na przykład można różne rozwiązania zrobić, żeby oni mniej konkurowali z zawodnikami wystawionymi z numer 1, 5 czy 3, gdzie to są lokomotywy każdych drużyn, żeby robiły mnóstwo punktów i są poza zasięgiem zawodników z numerem 6, 7, a więc juniorami. Także pomysłów jest dużo, jest okres zimowy, tam ludzie powinni siąść, zastanowić się nad tym, co zrobić, bo pomysł jest jeden, który ja słyszałem, żeby wspomóc zawodników jeżdżących z numerem 2. Tak. Wszystko się zgadza, możemy to zrobić, to należałoby zrobić, bo to trzeba wyrównać trochę, bo ten zawodnik jak dostaje przed meczem od trenera wiadomość, że jedzie z numerem 2, mówi tak, jadę do Leszna z numerem 2, zanim ja z zewnętrznego dojadę do wewnętrznego, no to już będę na końcu, a drugi bieg mam z trzeciego, no to też będzie ciężko, a jak będzie przegrywać 6, to już pójdzie taktyczna, to po co ja jadę? To już jest nastawienie. Bo zawodnik wiadomo, że jeżeli dostaje 2, nie jest lokomotywą, asem w danej drużynie, to tylko jest zawodnikiem doparowym, który ma nie przejechać ostatni. A to też nie jest łatwe, bo jedziemy do Leszna, jedziemy do Wrocławia, jedziemy do Torunia. Każdy jest silny. To skoro już jesteśmy przy temacie Leszna. Dziękuję ci za to, bo właśnie mnóstwo osób dzięki tobie zrozumiało, dlaczego ten drugi numer jest niewygodny. Bo wszyscy mówią, że on jest niewygodny, że to jest doparowy, że... Ale dlaczego? No ale Tomek ładnie opisał. Tak. A skoro jesteśmy przy wynika to z tego, ja przepraszam, że ci przerwę, że pierwsze biegi w ogóle tor jest równy i idealny na każdej szerokości i długości, więc ten z czwartego toru musi zrobić 3 metry dalej niż ten z pierwszego, czy z drugiego. A jeżeli ma 3 metry, a w wejściu czasami 10 cm decyduje o tym, kto wygra bieg, no to jest ciężko wygrać. No to wiadomo, że nawet jak ja walnę ten start i jestem porównywalny do zawodnika z pierwszego toru, no to ten z pierwszego toru pojedzie metr dalej i jestem już dalej na końcu, bo mnie wywiezie. Drugie pytanie, bo zaraz nam się czas skończy i nie będzie drugiego pytania. To ile tych pytań mamy? Tomek, drugie pytanie konkursowe od ciebie, odnośnie kurtki. Właśnie, słuchajcie, wpadliśmy na taki pomysł, żeby... Pozdrawiamy Mrówę bardzo serdecznie. czy ktoś pamięta, jaki miałem pseudonim, jak zaczynałem karierę? Używaliśmy go chyba do 20 roku życia mojego, może trochę dłużej, ale jeszcze jedno podpowiem. W klubie miałem pierwszy kewlar, tam jakaś firma mi ufundowała, już nie pamiętam, bardzo przepraszam. I tam z tyłu miałem na tyłku naszyte takie długie, zielony napis na białym tle. I teraz czekamy na odpowiedź. A kurtka jest warta tego. Czekaj, Tomek, to ty dostałeś, bo miałem problem z pamięcią. Czy to Marek Kępa, czy ty? Któryś z was dostał od sponsora motocykl? To było na, nie pamiętam, nie. Tym meczu. Nie. To nie ty. Nie, ja dostałem, wiesz co, motocykl dostałem od Zakładów Skórzanych i pana Krzysia Kączalskiego z firmy Partner Service. A kewlar dostałem, to był pierwszy kewlar w klubie. Dumny jestem dzisiaj z tego. Zakłady Skórzane mi ufundowały. A ten kewlar w ogóle jeszcze istnieje, czy już się rozpadł? Nie, tam nie ma. Chyba pocięty. Albo w szkółce gdzieś skończył, bo jakoś tak było, że to się przekazywało już. Z niego wyrosłem. Ja jeszcze wtedy rosłem. Dzisiaj pokazałem Tomkowi zdjęcie, bo fizycznie nie mogłem go przywieźć. To jest chyba twój pierwszy plastron. Z tego co wiem. Z twoim autografem. Jest w kolekcji plastronów u Jacka, ma swoje miejsce. Powiedziałem, powieź go tylko tak, żeby go było widać. Jest, to jeszcze z CPN-em motor Lubin, to te czasy. Coś mieliście, panowie, bo tam tak, przerwaliśmy. Ja mam jedno pytanie, ale najpierw niech Michał zada. No byliśmy przy temacie Leszna. Jak wiemy, w tym roku trzeci raz z rzędu Mistrzostwo Polski zdobyli. No i jest pomysł, żeby jakoś ich zdetronizować, skoro nie można ich powstrzymać na torze. Jakie ty masz zdanie na temat chociażby KSM-u albo tego, że chce się tą Unię jakoś zniszczyć teraz? Ja myślę, że to jest zły pomysł, bo my promujemy przeciętność, żeby... Zaraz, może inaczej zacznę odpowiedź. Staramy się tych wybitnych ludzi, którzy zbudowali klub, atmosferę, ludzi, którzy wspierają całe to środowisko,
spuścić troszkę niżej, żeby zwykła przeciętność mogła im dorównać. A dlaczego nie pójdziemy tym krokiem, że zwykłą przeciętność pociągniemy w górę w stronę Leszna i damy im wskazówki albo podpowiedzi, jak to zbudować? Tam nie ma czegoś takiego, zwróćcie uwagę, od tych 3 lat, że się, chociaż w innych drużynach też może i tego nie ma, ale że jest wymiana zawodników, że jest to tak, że jak to może określić inaczej, wam powiem zaraz, co miałem na myśli. Tam drużyna Leszna, może inaczej. Drużyna Leszna, kiedy się ogląda w telewizji, widać to jedno wielko całą rodzinę. I to widać w przekazie, kiedy jesteś obok, czego nie ma w innych drużynach. Wrocław, zwróćmy uwagę, że po kontuzji Wofindena też potrafi się tak skonsolidować, że oni byli razem, bo to było czuć na torze, było widać po wynikach Milika czy Kuby, bo ktoś musiał im pomóc w momencie, kiedy z jednego meczu, gdzie się robi 3 punkty, nagle się robi 10. To się nie robi na zasadzie takiej, że kupuję silnik i robię, tylko na to pracuje drużyna. Pewne zaufanie, pewna atmosfera wzbudzona wokół zawodnika. Zawodnik to czuje. Czuje się wtedy silniejszy mentalnie, wie, że jest potrzebny drużynie, wie, że nie ma lidera i wie, że potrzebuje moich punktów. I to właśnie mi się zdaje, że jest w Lesznie, no bo ja wiem, że mają wspaniałych zawodników, ale Jarek Hamper w tym roku nie jechał tak, jak powinien jechać. Dajmy na to, faktycznie Motor Lublin te pierwsze biegi do 7 biegu przegrywał, ale w drugiej części zawodów od 8 biegu był zdecydowanie lepszą drużyną. Także ja nie mówię, że oni są nie do pokonania, tylko w innych drużynach coś szwankuje. Drużyna Leszno daje taki wykładnik, taki wzór do tego, jak to powinno się odbywać, jak powinno się postępować, jak to powinno wszystko wyglądać. Także ja bym starał się próbować budować coś w tych drużynach, które troszkę odstają, żeby dorównały drużynie z Leszna, kosztem nawet, żeby Leszno 4 raz zdobyła mistrza Polski. Będziemy mieli w historii coś takiego, że było 6-7 zawodników plus trener, plus ci działacze, którzy potrafili zbudować coś niesamowitego wśród reszty zespołu, bo to nie jest takie łatwe. Ale to też jest ta ich spokojna głowa, że mają skład, mają team, mają jeden organizm i tam nie ma takiej trochę chorej rywalizacji i robienia pod górkę. Mają spokojną głowę, jadą i jest wynik na torze. I tak jak Tomek powiedział, równajmy do tego wyższego, a nie róbmy tak, żeby ci, którzy nie potrafią, żeby mieli lepiej. No chyba to nie o to chodzi. Nie tylko w żużlu, ale też w innych sportach. Co do pytania konkursowego, bo... Jeszcze nie ma prawidłowej odpowiedzi. Ale potrzebujemy tak. Pierwsze pytanie brzmiało: numer licencji Tomka Piszcza. Drugie pytanie: jakiego pseudonimu używał Tomek na początku swojej drogi do pewnego czasu? I te dwie odpowiedzi w jednym komentarzu prosimy pod ostatnim postem na Facebooku. W komentarzu. To jest bardzo ważne. Pod linkiem do transmisji jeszcze kilka minut jest, żeby na to pytanie odpowiedzieć. A czyjaś kurtka może być czyjąś własnością. Mało tego, już teraz wam mówię, że ruszy niebawem na Facebooku konkurs. Będzie można zgarnąć koszulkę Speedcar Motor Lublin z autografem wszystkich zawodników. I to jest od firmy Edward Orlowski. Taka nagroda dla naszych słuchaczy za ten piękny, piękny sezon. Teraz wy pan. To ja może zadam to pytanie, bo rozmawialiśmy wcześniej o Anglii, o tym, że jesteś za tym, żeby każdy młody zawodnik w tej Anglii pojeździł, ale w tym sezonie, jak dobrze pamiętam, chyba 3 tylko Polaków wystartowało w lidze angielskiej. Był to Tobiasz Musielak, Krystian Pieszczek i Dawid Lampard. W szczególności Dawid chyba nie zaliczy tego w ogóle występu do udanych. Krystian w sumie też niezbyt, jedynie Tobiasz Musielak się utrzymał. No i mistrzostwo kraju zrobił. Tak. Czy nie masz wrażenia, że do momentu, kiedy w angielskim Speedwayu nie będzie większych pieniędzy, być może teraz to się zmieni po tym, jak Eurosport przejął prawa telewizyjne do transmitowania ligi, czy nie uważasz, że młodzi zawodnicy w tej Anglii nie chcą jeździć, ponieważ tam... Nie zarobią. Nie zarobią? Tam nie ma pieniędzy po prostu nawet... Z tego, co można przeczytać w internecie, to nawet niektórym zawodnikom nie opłaca się lecieć do tej Anglii. Nie zwróci się koszt. Zgadza się, tylko weźcie pod uwagę to, że albo zawodnik w wieku młodzieżowym zaczyna jeździć na żużlu, licząc ile może po sezonie zarobić, albo próbuje zbudować zawodnika, który w przyszłości będzie nie tylko walczył o grube pieniądze, tylko tytuły.
a to daje największą satysfakcję kariery tak naprawdę, bo każdy jeździ, żeby coś tam w życiu osiągnąć, a pieniądze to są takim bokiem, gdzie później, gdzie zawodnik zaczyna kupować, robić zakupy, organizować to wszystko, dochodzi do setna tego wszystkiego. Myślę, że tutaj jest duża taka robota ludzi, tych, którzy stoją obok zawodnika, którzy zawsze podpowiadają, tutaj sobie wywalczysz miejsce w składzie, tutaj będziesz jeździł, tu mamy najsilniejszą ligę, tu się rozwiniesz, zdobędziesz umiejętności, a tak naprawdę to tak nie jest w rzeczywistości, bo jeżeli zawodnik, nawet młodzieżowy, dajmy na to, który chce się przebić do składu, niech dostanie 10 meczów, to co to jest 10 meczów z porównaniem do 40 w Anglii? Na początku, kiedy przełóżmy to na coś innego, przełóżmy to na biznes. Jeżeli chcesz założyć firmę, to nie licz, że w pierwszym roku, drugim, trzecim ty wykażesz zyski. Musisz najpierw zainwestować w sprzęt, maszyny, pracowników, dopiero później zaczyna się kredyt. To samo powinno być z zawodnikami młodzieżowymi. Ja wiem, że jest problem to, żeby młody zawodnik wyjął pieniądze i pojechał do Anglii, ale kluby, czy PZMO, to może ciężko powiedzieć, główna komisja sportu, ale kluby powinny występować z pomocą dla takich chłopców, żeby jeździli, rozwijali się, podpisywać z nimi kontrakty 3-4-letnie, żeby po dwóch latach takiej jazdy można było pakować go do składu, do klubu ekstraligowego, czy nawet w trakcie sezonu, jeżeli widać, że on zaskakuje, że zaczyna robić punkty, zaczyna przedstawiać pewną wartość, czerpać zyski i inwestycje, które się w niego włożyło. Nie oszukujmy się, że zawody, uczestnictwo w zawodach, presja, przygotowanie jest niezastąpione do tego, jakie są treningi w klubach. Weźmy pod uwagę, że te treningi te są trochę w klubach ograniczone ze względu na to, że większość zawodników jest zagranicznych i nie wszyscy przyjeżdżają tak naprawdę, bo mają inne zobowiązania. Więc ściganie jest takie trochę może na wyrost. Ale poczekaj, Tomek, myślisz, że taki teraz ciebie może słucha młody zawodnik, który jadę do Anglii, ale chwila, czy jego tam będą chcieć w tej Anglii? No to tak. Jest, to też taka jest bariera, nie? Tak. My możemy wysłać 30 zdolnych chłopaków, ale... Tak, ale ja wam dam przykład Darcy'ego Warda, który wykazał wielki talent w Australii, go wysłali do Anglii. Zaczynał od National Ligi. Tak, to jest trzecia liga. Uzyskał najwyższą średnią. Przenieśli go do Kings Lynn, do Premier League. Uzyskał najwyższą średnią. Po czym wystartował w Full Pirates. Tak. Czy mielibyśmy Darcy'ego Warda, jeżeli on z Australii przyleciałby do Polski i wpakowalibyśmy go w Apator Toruń? No myślę, że... Myślę, że nie byłoby Darcy'ego Warda, nie mielibyśmy co wspominać i jego akcje, które robił, bo tak. Uwierzcie mi, że jechałem z nim w jednym biegu, żeśmy jechali, ja jechałem z Sebastianem Łamkiem, Full Pirates jechało z Birmingham, żeśmy jechali na 5-1, Sebastian jechał po krawężniku, a ja dosłownie jechałem 2 metry od bandy i uwierzcie mi, że Darcy'ego Warda tam wjechał, podkulił nogę i objechał nas dwóch. I tego by nie było, jakby on wcześniej nie przyjechał do Anglii, nie odjechał mnóstwo, ilość imprez. Bo w Polsce by tak, jeden trening objechał, jedne zawody, 10 treningów, czy tam 20 treningów, 20 zawodów. Gdzie by się tego wszystkiego nauczył? No tutaj zaraz powiedzą, że są DMPJ-ty, ale no dobra, DMPJ-ty jedziesz z zawodnikami. Trzech zawodników na krzyż. No, tak, którzy mają poziom, no wiadomo tak. Jaki, też startują, więc ze słabszymi się nie nauczysz. Ewentualnie uświadomisz się tylko, że jesteś już najlepszy i że wszystko ci trzeba. Napisał nasz słuchacz ładny komentarz, że trochę może brakuje teraz młodym zawodnikom i młodym osobom takiej ambicji sportowca, takiej woli walki, o której ty mówisz, tylko im już się należy i dajcie mu, bo jemu się już... On już chce. On chce być jak Drabik, on chce być jak Smyk, on chce być jak Zmarzik, on już chce mieć wszystko już. No tak, dzisiaj jest tak, że nikt sobie niczego nie chce wywalczyć, tylko chce otrzymać i to też jest złe, ale to też wynika z wychowania. Z wychowania środowiska, z wychowania w rodzinie też, można powiedzieć, przez rodziców, bo ja mam dwóch chłopców, którzy grają w piłkę i widzę, jakie jest podejście też rodziców wokół swoich dzieci. I to jest na gminę, to jest tak samo. Tam się wszystko należy. No i tyle. Także nie mamy. Dzisiaj jest ciężko. Rozmawiałem również z Romanem Jankowskim na temat młodzieży, której u nich są w szkółce.
i mówi, że dzisiaj jest ciężko znaleźć chłopaka takiego charakternego jak kiedyś. Kiedyś to było na gminie, może nie miał talentu, ale mieli zacięcie, mieli taką walkę, widać było, że jak się przewrócił, to wstał, wyprostował motocykl, zmienił dźwigienkę, pojechał dalej, a dzisiaj jak się chłopak przewróci, no to już tego nie ma, to on musi posiedzieć godzinę i pomyśleć, co dalej. Tego brakuje, to jest fakt, ale to tego nie przeskoczymy, bo to czasy, w których teraz żyjemy, uczą nas tego. Mamy zwycięzcę konkursu. Super. Podajmy imię. Daniel. Pewnie Daniel Jeleniewski. Nie. Daniela pozdrawiamy. Daniel był tydzień temu u nas. Napiszcie do Daniela, że wygrał, że gratulujemy. Teraz pewnie słucha, to już mu mówimy. No i teraz pytanie, czy jeszcze z autografem? Odpowiedź. Ale wiem, tylko że trzeba się Daniela zapytać albo powiedzieć, jaki rozmiar, bo ja już też nie pamiętam. M. Na pewno M rozmiar. Daniel, tak. Będzie pasować. Damy radę. Numer licencji 1289, a twój pseudonim artystyczny, sceniczny? Sting. I to była ja nawet nie wiem, kto to wymyślił tak naprawdę, jakoś to tak... Przyjęło się ktoś to tak... Na koniec, Tomek, ode mnie pytanie, może nie trudne. Czy myślisz, rozważasz, czy miałeś oferty, żeby do czarnego sportu wrócić? I tutaj dobrze, że poza anteną, jak wcześniej rozmawialiśmy, to przytoczyłeś AJ-a, że AJ na razie mówi, że nie dziękuję, on wysiada z tego pociągu, może kiedyś. Czy ty już z tego pociągu wysiadłeś i masz ochotę wrócić, wsiąść? Helu, ja chciałem ci tylko powiedzieć, że przecież Tomek jest w żużlu. Dobrze, ale nie poczekaj. Nie chcę nic mówić, ale... Tak. W sensie, że objąć szkółkę, objąć tak. Trenera, menadżera, coś w tym. Prawda jest taka, że mam dwójkę synów i staram się im poświęcać jak najwięcej czasu. Chciałbym również, żeby zaistnieli w sporcie, czy się uda, to tylko zależy tylko od nich, nie ode mnie. Jestem tylko osobą, która ich pomaga, wspiera, tłumaczy, przekazuje wartości, którym się powinni kierować, że między innymi tym, że życie tak naprawdę nikt nikomu nie daje za darmo, na wszystko trzeba sobie zapracować. Jeżeli dzisiaj coś otrzymasz za darmo, to za parę lat ci to zabierają. Czy mi się uda, to nie wiem. W każdym razie staram się poświęcać im jak najwięcej czasu. Czy jestem gotowy, czy chciałbym wrócić, to tak naprawdę jeszcze nie wiem, bo trzeba się zastanowić się. Trudno. Wracając do słów AJ, ja go rozumiem, bo wiem, że sport speedway jest bardzo ciężkim sportem, jeżeli chodzi może nie o pracę, bo praca też jest ciężka, ale jest bardzo męcząca pod kątem mentalnym. Te zawody, stresy, presja, przez te wszystkie lata kariery i to ileś zawodów, które on wyjeździł na tym poziomie, bo jeździł na poziomie światowym, jest to zawodnik światowej klasy, to ja go rozumiem i uwierzcie mi, że dużo zawodników tak samo podchodzi do tego wszystkiego. Kurczę, czas nam ucieka, bo to no właśnie strasznie szybko. Powolutku trzeba żegnać, tu jeszcze w głowie tyle pytań. To tak już... Zrobisz kawę, pogadamy poza anteną. Mam nadzieję. Tak na koniec, to był dla mnie zaszczyt i osobista czysta przyjemność, jako chłopak z Paganiniego, który ciebie podglądał, jak grzebałeś przy motocyklach, a ja na speedrowerze chciałem być jak Tomek Piszcz. Opowiadał o tym, potwierdzamy. Było ciebie gościć w studiu, to była przepiękna przyjemność i mam nadzieję, że jeszcze będziesz w telewizji jako spec w NC na meczach, nie tylko naszych. I fajnie byłoby kiedyś pojechać na mecz i zobaczyć ciebie w parku maszyn, jak kierujesz którąś z drużyn. No i mam nadzieję, że to nie było... Masz chłopie głowę na karku. Wiem, ale wiesz co, tak jak żeśmy przed anteną rozmawiali, ci chłopcy z Paganiniego to są bardzo kreatywni, bo ty też mi mówiłeś o swoich przedsięwzięciach i też uważam cię za bardzo osobę fajną i kreatywną. Trzynastka i dziewiątka to... Ja cię widziałem w ogóle. Nas tylko pogonili, jak łopatami kopaliśmy trawnik, żeby tor sobie zrobić. Tak, no takie były czasy. Dzisiaj wszystko jest zabudowane, trawy nie ma. Mam nadzieję, że to nie była twoja ostatnia u nas wizyta. Nie no. Czuję się zaproszony na kolejne audycje. Zapraszamy. Dziękujemy. Czuję się zaproszony. Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło. Wam wszystkim dziękuję za to, że mogłem tu przybyć. Też jestem zaszczycony. I co, no... Lubelskiej drużynie życzyłbym w przyszłym roku, bo to musimy się do tego odnieść, żeby już nie było tej walki o to utrzymanie, bo wiem, że to było ciężkie wbić się do PGE Ekstraligi. I wyrwać jakąś gwiazdę do tego, żeby ten Lokomotywa pociągnęła, ale ja wierzę, że ten wizerunek i to, co się działo wokół klubu, pozwoli sprowadzić zawodników na tym poziomie,
że będziemy się cieszyć z każdego meczu w Lublinie ze zwycięstwa, a i na wyjeździe, a może i play-offy. Tego życzę wszystkim ludziom, którzy kierują tym klubem, bo im trzeba dodać siły. A to, co się dzieje na trybunach, to wiem, że im dodaje, bo to jest niesamowite. Jeżeli chodzi o transfery, my się wyłączamy, czekamy na listopad. Po prostu nudzi nas już ten już temat. Niedługo. Tak. Dziękujemy. Naszym gościem dzisiaj był Sting, Tomek Piszcz. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy za tydzień. Będzie kolejny gość i my też będziemy. No to miłego oglądania, bo wiemy, że za chwileczkę zaczyna się czarny charakter. Cześć. A więc dobranoc.